Trybunał diecezjalny procesu beatyfikacyjnego ustanowiony został podczas wczorajszego, drugiego już etapu, zmierzającego do wyniesienia księdza Kazimierza Hammerschmidta na ołtarze. Uroczystość, której przewodził biskup ełcki Jerzy Mazur, odbyła się w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra, gdzie narodził się pomysł beatyfikacji byłego proboszcza tejże parafii. Który pracował i zmarł na terenie diecezji ełckiej. A od chwili śmierci cieszy się nieprzerwaną sławą świętości, jak też w oparciu o moje wewnętrzne przekonanie. Przyjmuję prośbę księdza postulatora. Ogłaszam zatem formalne rozpoczęcie diecezjalnego procesu beatyfikacji i kanonizacji tego zasłużonego dla Kościoła kapłana. Zajęty innymi sprawami diecezji, nie mogę osobiście zająć się tą sprawą. Dlatego po przeprowadzeniu odpowiednich dochodzeń i zebraniu materiałów dla Stolicy Apostolskiej mianuję komisję. Członkom Trybunału wręczę teraz stosowne dekrety. Członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego złożyli podpisy pod protokołem sesji, dającym początek następnym aktom dokumentacji procesu beatyfikacyjnego. Zobowiązali się także do sumiennego wypełniania powierzonych im obowiązków. Bez zeznań świadków beatyfikacja byłaby niemożliwa. Przesłuchania rozpoczną się już w najbliższym czasie. Panie biskupie, przedkładam listę świadków, którzy osobiście znali sługę Bożego i z nim współpracowali. Świadkowie ci pochodzą z różnych środowisk. Biskupi, kapłani, siostry, zakonne, wierni, świeccy, w tym członkowie rodziny. Wszyscy wyrazili chęć złożenia zeznań. Zgodnie z przepisami prawa zastrzegam sobie możliwość zgłoszenia nowych świadków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pierwsza sesja publiczna była zarazem ostatnim, jawnym etapem procesu beatyfikacyjnego. Najbliższa sesja, jak i wszystkie następne, objęte będą całkowitą tajemnicą. Wyrażam sławę wielkie wdzięczności członkom Trybunału i na owocną pracę. Niech Was błogosławi Wszechmogący Ojcze i Syn i Duch Święty. Suwalczanie, którzy mieli styczność z księdzem Hammerschmidtem, poczytują sobie ten fakt jako wielkie szczęście i łaskę. Skromny sługa Boży uratował niejedną osobę, wspierał ich moralnie, materialnie. Robił to w sposób niezwykle taktowny i dyskretny, tak by nikt nie czuł się skrępowany jego dobrodusznością. Bycie niewidzialną ręką, jak sam powiadał, dawało mu największą przyjemność. Do czynienia dobra zachęcał też innych. Znane są też przypadki uzdrowień za jego wstawiennictwem. Pan Wojciech Adamowski, podobnie jak i jego małżonka, uczęszczali na lekcje religii prowadzone przez księdza Kazimierza. To był wspaniały człowiek, również go pamiętam od małego, ponieważ uczył mnie również religii. Pamiętam go jako bardzo skromnego człowieka, mimo że no, mógł sobie pozwolić na wiele, ale wiem, że był więźniem obozów koncentracyjnych i dostał za to odszkodowanie. Mimo to, jak pamiętam, jeździł takim starym Simpsonkiem, jak żeśmy go nazywali, i te pieniądze wszystkie powierzył właśnie na akcje dobroczynne ludziom. Głównie wspierał ludzi materialnie również, jak i na pewno, tak jak żona wspomniała już wcześniej, potrafił tym ludziom również dyskretnie pomóc w inny sposób, wspierać ich, wyciągać z nałogów różnych. Wspaniały człowiek, naprawdę w moich wspomnieniach to zasłużył na tą kanonizację i beatyfikację. Od małego znałem księdza Hammerschmidta praktycznie do jego śmierci. Również zaznaliśmy sami osobiście jego wsparcia. Także cieszę się bardzo, że go znałem w ogóle. Dla wychowanków był i pozostaje postacią o niezłomnym charakterze, wzorem do naśladowania. Uwielbiali go wszyscy, nawet dzieci z rodzin ateistycznych. Wielu parafian tego skromnego sługi Bożego poszło w jego ślady i aktualnie pełni posługę kapłańską.